witam was wszystkich i zapraszam na taki odcinek o broni. Czyli nie o Bronisławie, tylko o broni palnej. Jesteśmy teraz w sklepie. Jest tutaj kilka ludzi w tym pomieszczeniu z karabinami maszynowymi i z grzechotnikami. Inną bronią jest za dużo ludzi. Tam żeśmy już byli, ale tam ciężko jest coś nagrać, bo jest głośno. Także jesteśmy tutaj. Weszły teraz od pierwszego takie lekkie zmiany w Paragwaju, jeżeli chodzi o broń, ale dalej to jest bajka w porównaniu, jeżeli chodzi o tym, co trzeba zrobić, żeby posiadać broń. Się płaci i się ma. Co prawda trzeba trochę odczekać na pozwolenie, ale to pozwolenie to też nie jest pozwolenie, tylko to jest kwit, który się dostaje w przeciągu miesiąca, maksymalnie miesiąca, nawet w 3 tygodni i można sobie taką broń kupić i zapraszam was do oglądania. Jak to jest w Paragwaju z tą bronią? No i jeszcze raz wszystkie życzenia dla pani Bronisławy. Taki mały żart. Zmieniło się w Paragwaju taka mała rzecz od pierwszego tego miesiąca. Jest trudniej o pozwolenie o broń. No ale zacznijmy od tego, jak to było kilka lat temu. Kilka lat temu pozwolenie na broń, czy zakup broni, bo nie pozwolenie. Zakup broni wyglądał w ten sposób, że się szło do sklepu z bronią, z dowodem. No i cały ten proces trwał powiedzmy 10-15 minut i się wychodziło ze sklepu z pukawką. Czyli potrzebowaliśmy 15 minut czasu naszego, pieniądze, no i można było wynieść pukawkę. Przed tą ostatnią zmianą wyglądało to w ten sposób, że trzeba było mieć dowód paragwajski i złożyć pozwolenie, podanie na pozwolenie na broń. I to wyglądało w ten sposób, że broń została przestrzelona i po 2 tygodniach mogliśmy mieć pozwolenie na broń. Czyli pozwolenie na broń wyglądało w ten sposób, tylko żeby ktoś w złości nie poszedł, nie kupił broni i kogoś zastrzelił, tylko trzeba było 2 tygodnie odczekać. Teraz ta sytuacja na froncie się trochę zmieniła. Jest poprzeczka podniesiona coraz wyżej. I wygląda to w ten sposób, że czeka się na pozwolenie miesiąc czasu, czy nawet powiedzmy 3 tygodnie, no maksymalnie miesiąc czasu. I potrzebny jest do tego wyciąg z paragwajskiej policji o niekaralności. No, ale to też jest bajka i ten proces teraz trwa nie 2 tygodnie, tylko trochę dłużej. No, ale możecie kupić w tym sklepie, co byście tylko nie chcieli. I jakie są ceny w tym sklepie i jakie pukawki można kupić? Możecie kupić karabin maszynowy, półautomatyczny karabin maszynowy, bez problemu. One są drogie, nie są tanie, bo takie pukawki kosztują kilka tysięcy dolarów, ale to też jest, nie ma w ogóle w tym całym procesie pozwolenia na broń, obojętnie czy chcecie sobie kupić 9 mm pukawkę, rewolwer, czy grzechotnika, czy karabin maszynowy, cały proces wygląda dokładnie tak samo, to znaczy pozwolenie kosztuje 250 tysięcy z małym hakiem, są też jakieś promocje w sklepach, że trochę mniej, trochę więcej, bo jak kupicie pukawkę, no to macie już powiedzmy te pozwolenie zapłacone z tą pukawką, no ale takie pozwolenie kosztuje 250 tysięcy i sklep
robi za Was też ten wyciąg o niekaralności. Czyli na policję samemu nie musicie chodzić. Sklep dla Was robi wszystko. Niesamowicie to wszystko wygląda. Taki grzechotnik najtańszy, jaki tutaj można kupić. Właśnie zastanawiam nad tym, czy sobie coś takiego nie kupić, bo niby straszna broń, ale tania i taka odstraszająca. I to kosztuje jakieś 360 tysięcy, 3 miliony 600, czyli powiedzmy jakieś 500 euro taki grzechotnik kosztuje i ma 4 naboje, czyli można sobie tak postrzelać, drzwi otworzyć jak się klucza, zapomnij taki otwierać do drzwi, taki mały żart. No dobrze, jak porównamy w ogóle, jak ten cały proces tutaj wygląda w porównaniu do tego, jak to wygląda w Niemczech czy w Polsce, to jest niesamowita bajka. I w Niemczech na przykład wprowadzono, nie wiem, tak teraz z głowy nie powiem, ale przypuszczam, że to już jest z jakieś 2, 3, a może nawet i 5 lat temu, nawet wprowadzono pozwolenie na broń gazową. Czyli takie, powiedzmy, małe pozwolenie na małą pukawkę. Tutaj, żeby kupić pistolet gazowy, czy żeby kupić pistolet taki na powietrze, to po prostu idziecie i kupujecie. To jest roboty na 5 minut. Nawet nie jesteście spisywani, nic. Jest potrzebny dowód do tego, żeby rachunek wypisać, ale to nie jest jakaś taka forma jak w Polsce, że jest jakiś rejestr w Polsce czy w Niemczech, że te osoby są w jakiś sposób meldowane, kto jakie pukawki kosztują. I jeszcze raz co do tych cen, czyli taki grzechotnik, powiedzmy, kosztuje najtańszy jaki jest 500 euro, pistolet 9 mm. Na przykład Glock nie jest tani, kosztuje coś koło 11, niecałych 12 milionów, czyli to jest jakieś 1500 euro z dobrym hakiem, niecałe 1600, tak jak to dobrze liczę z głowy. No i takie karabiny maszynowe półautomatyczne to już kosztują kilka tysięcy dolarów, ale nie ma problemu, żeby coś takiego kupić. Jeżeli chodzi o te ceny, które są dzisiaj, jak to wyglądało kiedyś w porównaniu, broń w Paragwaju niesamowicie podrożała, tak samo jak amunicja. Nie jest to dwa razy tyle, ale dobrze podrożała. I z amunicją jest tak samo. Amunicja podrożała też, powiedzmy, nawet kosztuje teraz dwa razy tyle w porównaniu jak to było dwa lata temu. I to nie jest tania zabawa, ale coś takiego można mieć i rozmawialiśmy właśnie z tym właścicielem tego sklepu. No i on powiedział, że masę ludzi, którzy przyjeżdżają z Europy, przede wszystkim masę Niemców, jak sobie zrobią papiery, no to pierwszą rzecz, jaką sobie robią, no to właśnie kupują sobie pukawkę. I to jest właśnie ta niesamowita wolność, którą się ma w Paragwaju, dlatego że w Europie ludzie się boją, czy politycy się boją, że powstanie jakiś bunt i ludziska użyją broń przeciwko, jako bunt przeciwko rządowi. Tutaj co prawda ludzie też narzekają na rząd, ale wszystkie reżimy, jakie były, za Hitlera, za Stalina, czy za czasów PRL-u, czegoś takiego jak posiadanie broni, to było niesamowitą rzeczą. To jest przeciwko... tym większa wolność też w posiadaniu pukawek, czym większy reżim,
tym więcej utrudnień, jeżeli chodzi o broń palną. I tutaj też jest też taka niesamowita rzecz w Paragwaju, jeżeli porównamy to do tego, jak jest w Niemczech, że tutaj można kupić noże bez ograniczeń. I nikt się nie pyta, czy do czego jest to potrzebne. A w Niemczech to nóż dłuższy niż ręka, to już jest broń niesamowita i jest zakazana. A tutaj to można kupić noże, pukawki, co tylko byście nie chcieli, co dusza zapragnie. Ja jestem raczej pokojowo nastawiony i jak ja miałem iść do wojska, to chciano mnie zabrać do wojska w Polsce i w Niemczech jednocześnie i się nie dałem i nie byłem ani w Polsce, ale w Niemczech, ani w Niemczech w wojsku. A teraz to tak trochę tego żałuję, bo ja nigdy nie strzelałem, ja miałem raz, jeden raz w ręku broń, a w wojsku nigdy nie byłem i nie strzelałem. Byłem raz na strzelnicy, żeby zobaczyć, jaki to jest hałas, jak to działa, jak to funkcjonuje. Ale teraz sobie jakąś pukawkę kupię. Tak się jeszcze zastanawiam nad tym, czy nie lepiej kupić jakąś taką mniejszą, czy może lepiej kupić grzechotnika, bo to tańszy i bardziej odstraszający. Także są takie fajne grzechotniki, które mają 4 naboje. Czyli drzwi można tak dobrze otworzyć, albo do innych rzeczy też można je użyć. Dobrze, zakończmy dzisiaj ten film przebitkami ze sklepu. To jest sklep nie tylko z bronią, bardzo fajny, miły właściciel, nie tylko z bronią, ale też wszystko do wędkowania, wszystko na taki surviving, namiot. No, cuda nie widy, co tylko byście nie chcieli, tam można kupić. Lampy gazowe, coś na camping, karimatkę, namiot, śpiworek, coś niesamowitego. Jak przyjedziecie do Paragwaju, jak najbardziej możemy tam wpaść, zobaczyć, jak to jest. A teraz zapraszam Was na przebitki. Jesteśmy prawie pod domem, przy tym największym skrzyżowaniu. I zostawię Was jeszcze tutaj na chwilę. Zostawię Was tutaj jeszcze na chwilę do momentu przejechania przez te skrzyżowanie koło domu, co się świeci, jakby prąd był za darmo. A jednak on tylko kosztuje 6 centów.